Cześć dać w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Boston Celtics. W poprzednim odcinku mieliśmy sezon 2008, 2009-2010, teraz będziemy mieli sezon 2010-2011. A więc szansa na też 26. mistrzostwo, bo po poprzednim odcinku wygraliśmy 25. Więc taki może powiedzieć, jeden kamień milowy za nami. Następne kamień milowy, to też będzie. Taki kamień milowy, który zakończy też tą serię, bo tak jak już mówiłem, 30. Mistrzostwo to jest moment, w którym kończymy tą serię, czyli ten film będzie kiedy? Ten film będzie w poniedziałek, tak? Tak, ten film będzie w poniedziałek, więc jeszcze w tym tygodniu, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zakończymy tą serię Bo no chyba właśnie, tak mówię. zgodnie z planem w sensie, nikt mi nie zacznie tutaj przeszkadzać, jakby nikt mi nie będzie, nikt nie będzie ze mną wygrywał Jeśli będziemy wygrywać rok w rok, no to jeszcze w tym właśnie tygodniu zakończymy i pewnie zrobimy następną, widziałem właśnie komentarz, oczywiście będzie następna seria jeszcze nie zastanawiam się, ja się zawsze zastanawiam się, może powiedzieć, dwa dni, jeden, bo tak jakby znowu nie trzeba mi jakoś długo wybrać zespół. Myślę, że zwykle jeden dzień przed, albo tego dnia, który mam, który mam nagrywać, no serię, wtedy zawsze jakby wybierałem sobie zespół. Zrobiłem właśnie już serię w każdej erze. Zaczynałem w każdej już erze. W Magic vs Bird nic zrobiłem Teraz tutaj właśnie mam Celtic Jordan erze w erze, Kobiego prowadziłem Orlando Magic w erze Lebrona prowadziłem Cleveland Cavaliers w na Erze prowadziłem Pistons między innymi, więc właśnie teraz, no zobaczcie sobie na pewno. na pewno sobie, na pewno sobie wybiorę jakiś plan. I jak myślę właśnie na pewno poprowadzimy. Na razie jednak tak, przejdźmy do naszego zespołu tutaj. Nasz zespół tak się prezentuje na ten sezon. A tutaj jego parker. Mamy kobiego Branta. Kevin Durant będzie naszym starterem. Chris Bosch będzie naszym starterem. Yao Ming zostaje, a więc mamy dwie zmiany na pozycji, pozycjach skrzydłowych. Dwayne Wade dalej będzie naszym Sixmanem. Szukamy Dwayne Wade'a, ale jednak mamy Kobiego jakby, no, który dalej jest dobry. Więc Carter będzie o 18 pewnych minut rezerwowy i będą mieli na pewno jakieś tam dobre minuty. Derrick Rose. No Derek będzie miał chyba 14. Team, team Dunka właśnie, no niestety, a nie, Team Dunka myślę, że tak to będzie wyglądało. Chyba tak to jednak będzie wyglądało. No na razie tak, na razie tak, ale za chwilę zobaczymy. Na pewno Tony Parker chce, żeby grał 34, tak samo jak Kobe po tym sezonie. Chris Bosh na pewno i KD i po 30. Yaming Ming y 32 minuty. I... No właśnie, no właśnie, myślę, że... 20 minut dostanie, albo dobra, może niech ten Dwight dostanie 14 minut, żeby tak było jakby równo, można powiedzieć, Weź 18, 16, 14, 12. Blake Griffin nie będzie w rotacji, ale Naverson pierwszy raz nie będzie w rotacji, no niestety, ale Naverson już jakby, na ten moment, może powiedzieć, 35 lat. Będziemy go oczywiście, no póki będzie grał, to chce go w zespołach, chce, żeby u nas zakończył karierę. No ale na to już nie jest, jakby można powiedzieć, na tyle dobry zawodnik, żeby być w rotacji. Paul George co wydraftowany w poprzednim odcinku też. No on też będzie musiał poczekać, aż w Carter, jakby nie będzie już na tle dobrze żeby być w rotacji, to wtedy on się tutaj pojawi. No więc tak troszeczkę pozmieniany Boston Celtics, ale będziemy zaczynać. Będziemy zaczynać ten sezon zobaczymy, jak będziemy wyglądali. Raptorz też pokonujemy. Jak wygląda debiut Duranta i Boscha. Bosz dobrze, Durant też solidnie, tylko skutecznie nie jeśli się chodzi Duranta. Philadelphia pokonała dużą różnicą, 23 punkty od KD tutaj, super. Rok temu też Tony Parker wygrał nagrodę MVP. Nie wiem czy da radę w tym roku. Zobaczymy, Zobaczymy jak to będzie wyglądało na początku. Jak na razie mamy dobry start tutaj ogólnie zespołowy. W poprzednim odcinku też byliśmy niepokonani przez cały sezon. Chris był tutaj świetny mecz. Eee, przez cały sezon, jeśli chodzi o TD Garden. Nie byliśmy u siebie pokonani. Mieliśmy rekord, jeżeli pamiętam, 41-0. Mieliśmy rekord u siebie chyba. Bo... No ale na pewno mieliśmy do zera, jak można powiedzieć. to na pewno. Bo nie będę mieliśmy dokładnie zwycięzców, ale wiem, że byliśmy niepokonani, co na pewno było fajną, fajną sprawą. Mieliśmy też chyba gdzieś start 30-0. Chyba mieliśmy na pewno 30-0 i tam na pewno 40-0 nie mieliśmy, więc między 30-0 a 40 -0 gdzieś tam była ta pierwsza porażka. Więc też mieliśmy ogólnie, tak jakby, dobry start tego poprzedniego sezonu. Tony Parker tam, ma tam uraz, ale może grać z tym urazem i wygrał tutaj z Nets. Na Lakers może już będzie gotowy do gry, czy nie? Jeszcze nie. Ale wygrywamy, mamy 10.0 start, więc super. Kolejny sezon z rzędu ze startem 10.0. 10 też zwycięz ma OKC, tylko że oni mają dwie porażki. Rok ten byli solidni. Real, no ko kojarzę, ten zespół, pamiętam, że właśnie Real, head to turkoglu, razem. A czy tutaj czasem jeszcze kogoś nie było? Nie? Może ktoś odszedł? No nie wiem. Nie wygląda tak, jakoś niesamowicie mocno, na pewno bym powiedział. Nie spodziewałem się, że będą tutaj bardzo długo. Myślę, że oni mogą pójść w dół, no chyba, że zachód jest słaby. Nie wiem, jak to w tym roku będzie wyglądało. Przed ten zespół. Też nie powala Spurs, Manu Ginobili u nich jest, też jakoś mega mniej powala, nie wiem czy Warriors wygląda dobrze, bo mają dwóch gości, którzy właśnie Paul Pierce, i to jest jego pierwszy sezon w Warriors, odszedł właśnie pod koniec swojej kariery z Nets, no to może być ciekawy zespół, mają dwóch oczywiście, no to na pewno może być ciekawy zespół, zwłaszcza jak tak patrzę, że jeszcze mają Hardean. nie wiem, to może być dobry zespół, to może być dobry zespół. Dirk, który no, już wiadomo, że teraz przez wiek, przez to jakiś też ma kolegów z zespołu, nie awidziłem już 30 punktów, ale i tak to jest naprawdę dobry zespół. To jest naprawdę dobry zespół. A w sumie, ale na razie nie będę na razie patrzył. Na razie po prostu sobie przejdziemy dalej, ale jeszcze jedną rzecz zobaczmy. Tony Parker wygląda solidnie. Kobe wygląda praktycznie identycznie jak rok temu, a naprawdę, naprawdę tutaj wysokie assists per Game. On myślę, że na razie jest pewnie z naszych zawodników. Chodź, Chris Bosch. Wow, Chris Bosch. Chris Bosch, Chris Bosch, właśnie, jak tak myślał o tych MVP. Chris Bosch nie tylko może być MVP naszym, ale on też może być Most Improved, bo on skoczył prawie o 10 punktów w górę. Rebound, Assist. Chris Bosch może być i MVP, i Most Improved playerem, Jak tak to będzie wyglądało, naprawdę. Super, super. Wygramy z Milwaukee. Kiedy Tony wróci? Wygramy z Orlando też. Kopy 19 punktów tutaj rzuca. Detroit Pistons. Teraz Stony Parker jest gotowy do gry. Wraca i czy wrócił w dobry sposób, w dobrym stylu, można powiedzieć? Wrócił w spoko stylu, jakby w skuteczność bardzo dobra. Double-double, więc nie patrzyłem dużo więcej od niego. Phoenix pokonał dwa punktami. Bosch najwięcej punktów rzuca. Czy będzie start 15-0? Będzie, będzie. 15-0 start. 27 punktów z ławki od Vincea Kratera. Dalej, Vince oczywiście będzie dobrym rezerwowym graczem. Nie będzie walczył nagrodę na Six Man of the Year. Dwayne Wade za to będzie walczył. Warriors, tak już wiem, ich się troszkę obawiał, ale wygrywamy i mówiłem właśnie. Mają dobry rekord. Zaczynają najlepiej, ale teraz mają dobry rekord i może są najlepszym zespołem na, na zachodzie. Jednak zespół: Paul Pierce, Derek Nowicki, młody Jason, Jason, James Harden, Al Horford jeszcze. Naprawdę to może być dobry zespół. To może być dobry zespół. Dallas tutaj, duża wygrana. Utah Jazz. Teraz tutaj też wygrywamy. Czy będzie start? 20 -0? Raptors mogą nam to zatrzymać, aby nas, i nie zatrzymałem nas, mamy start 20-0, tak samo jak rok temu, tak samo tutaj mamy 20-0 start Oczywiście First Seed, Warriors są na tym drugim miejscu, ale dalej, jak patrzę na te dwa zespoły, OKC są lepsi, nie, nie OKC, a Warriors, Warriors są lepsi, Warriors są lepsi, dlatego oczekuję, że i tak oni Nie wiem czy skończymy na First Seed, bo nie widziałem wszystkich dosłownie drużyn, ale oczekuję, że będą wyżej niż OKC, tak myślę przynajmniej, że tak będzie To on wygląda podobnie do swojego MVP Season Kobe wygląda dobrze KD wygląda solidnie Chris Bosh też, no nie wiem, ciężko mm. powiedzieć, mam, troszkę spadę to points per game, ciężko powiedzieć Ale naprawdę mam wrażenie, że przez te wszystkie inne statystyki, bo też steals per game, blocks per game, no nie wiem, ciężko, ciężko powiedzieć Nieważne, ważne żeby ktoś wygrał od nas MVP, a kto już to będzie, to już mnie to mniej, mniejsze, jakby dla mnie Najważniejsze po prostu, żeby ktoś od nas wygrał MVP i wtedy będę szczęśliwy i niestety jest porażka, więc gorszy start niż rok temu. Oficjalnie, czy to jest też porażka u siebie? To jest też porażka u siebie, więc też od razu szybko pierwsza porażka, więc nie będzie tak samo udany sezon pod względem meczów u siebie domowych. I ogólnie, no to nie wiem, bo to, że mamy teraz już porażkę, nie oznacza, że będziemy mieli teraz nagle porażki. Może, może to będzie jedyna porażka w sezonie, tak może być. Duża wygrana z Netsu, no Nets już nie są tacy mocni jak byli. Gilbert Arenas wygląda dalej solidnie, ale. No, Gilbert teraz stracił świetnego partnera zespołu, czyli oczywiście stracił Pierce'a. Piersa. z Bugs Hornets, którzy jeszcze dwa tygodnie byli za finale NBA. Teraz mają okropny rekord. Nie wiem, czy ktoś od nich dobry odszedł. Jakiś ich najlepszy zawodnik odszedł może od nich. Coś musi być na rzecz na pewno. Wow, porażka z Orlando. 10-7 mają rekord i my z nimi przegraliśmy. To jest dziwne. Ale z drugiej strony to dobrze, bo nie chcę mieć nigdy jednej, jednej porażki w sezonie, to jest najgorsze. Jakbym, jakbym wiedział, że tylko jedna porażka mi zatrzymała... Mamy trzecią, no... Dość dużo tych porażek się tutaj pojawiło, aż za dużo bym powiedział. Jak będziemy mieli 30. wygram, zobaczę, bo nie pamiętam, jaki mieliśmy dokładnie rekord rok temu. Pamiętam, że mieliśmy właśnie sezon bez porażki u siebie, ale nie pamiętam, jaki mieliśmy dokładnie rekord. To będę musiał zerknąć, za pewno. Mamy 30. wygram po tym meczu z Phoenix Suns. Więc teraz możemy zerknąć. Najpierw tak, a World Trace nie ma tutaj jeszcze, podkreślam jeszcze, bo będzie tutaj ktoś od nas. Chris Paul wygląda absolutnie fenomenalnie w tym sezonie. Na pewno też LeBron oczywiście. Rookie of the tutaj nie ma nikogo od nas, wiadome. Idąc dalej, tutaj też w Round of to dziwne, że nie ma Wade'a. Most Defensive tutaj nie ma, Most Improved, no właśnie, no właśnie tak nie ten zawodnik, którego się spodziewałem. Czy Chris Bosch potencjalnie wygrał nagrodę? Nie, chyba nie wygrał, bo jeśli wygrał, to rozumiem, że nie jest, ale... Nie, on nigdy nie wygrał, to dziwne. Dziwne naprawdę, że Bosch nie wygrał, bo jakby wygrał, to no zwykle by nie wygrał się dwa z y, Most Improved, więc zrozumiałbym, ale jak on nie wygrał i nie jest walcą Most Improved, to jest troszeczkę dla mnie dziwne. Standings. Jaki właśnie rekord rok temu? To był rekord... 775, dobra, czyli 5 porażek mieliśmy tylko w poprzednim sezonie, to też warto odnotować. wszystkie te 5 po, porażek były na wyjazdy właśnie, to jest zapewne ciekawe. Na zachód, tutaj Sacramento. Jak wyglądałem Sakramento? Sacramento, bo niezbyt chyba na nich też wyglądałem solidnie. Czy lepiej od Warriors? Ciężko powiedzieć, ale też wyglądałem, też wyglądałem solidnie, też wyglądałem solidnie, na pewno Blazers. To jest bardzo wyrównany zespół. To na przykład prostu, w której nie ma jakby takiej jednej zdecydowanej gwiazdy, to jest taki bardziej wyrównane zespół, więc to też po części jest na pewno dobra sprawa. Możemy mieć dalej Bobcat przed nami. Bobcat zostaje właśnie pokonany. Bosch wygląda tutaj dobrze Bosch. Kobi albo... Nie wiem, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że. Teraz znowu, wydaje mi się, że to Dura jest naszym faworytem do wygrania nagrody MVP. Bulls z pokonani. Czy w minie dalej gra Szak? To też e, może powiedzieć pytanie. Shaquille O'Neal nie gra tutaj gdzieś. Szak nie wiem. Nie wiem, czy będę sprawdzał. Chris Bosch, pierwszy triple double w karierze, może? Myślę, że tak. Myślę, że to jest jego pierwszy triple double w karierze. To jest tak. Jego pierwsze triple double w całej karierze. Portland czy pokonamy? Pokonujemy Portland. Miami, ile LeBrona Czy pokonamy? Tak, to zrobimy tutaj. Tony Parker, świetny mecz z danego Parker 36 punktów aż zdobył. Możliwe, że to jest jego season high. Drugi mecz z rzędu z Miami. I druga wygrana z rzędu będzie. Milwaukee. Nie wiem, czy to nie oni z rok temu zatrzymali i nam wręcz pierwszą porażkę. Nie pamiętam, właśnie. Nikt 150 punktów im rzucamy. 27 od Chrisa Bosha. Cleveland. Pokonaj też. 130 punktów im rzucamy. Ciężko nie wskazać na kto jest naszym faworytem do wygrania nagrody MVP, ale myślę, że teraz się pojawi któryś z nich, Opisałem, że to się Durant pojawi. I tak to jest Durant, czyli jednak Durant pewnie będzie naszym... Aż... choć myślę, że też... Myślę, że tak, Durant wygra, ale myślę, że jeszcze w Top 5 na końcu sezonu zobaczymy też jeszcze na pewno Bosha i może Parkera. Kevin Durant też jest faworytem do wygrania nagrody Most Pro dziwnie właśnie, że jakby... Może być Kaylee, nie mam z tym problemu, ale no, wydaje mi się, choć w sumie... No nie, wiem, może jednak Bosch nie powinien to być. Nie wiem, nie wiem, dziwne dla mnie troszkę, ale to nie jest oczywiście aż tak istotne. Duża przewaga już nad tutaj Second seedem, czyli nad Bulls. Sakran to się tutaj trzyma na tym pierwszym miejscu. Kto jest ich w tej stronie? To jest. No to jest Luol Deng, to jest Luol Deng. New Jersey Nets, z naszymi rywalami kolejnymi. Przez y, wiele lat byli jednym z lepszych zespołów. Teraz, no, wiadomo, że przez odejście między innymi Paula Pierce'a, no to, wiadomo, może się spodziewać, że mogą być znacznie gorsi. Will resign wielu zawodników. No, najbardziej mi zależy na overall do wieku Bosch. Bosch jest priorytetem, można powiedzieć, dlatego Bosch będzie pierwszym zawodnikiem, który dostanie przedłużenie. I też, co ciekawe, spadnie mu salarii troszeczkę. 14,75. Czy zgodzisz się na to? Zgodził się. Super. Kolejna osoba, której mi najbardziej zależy, to będzie Tony Parker. To będzie Tony Parker. Czy będę mógł? Będę mógł Tony'emu Parkerowi. się, że komuś nie będę mógł zaoferować. Zobaczymy. Tony dostanie pewnie taką małą podwyżkę, może powiedzieć. A bo spróbujemy dać 17. No więc dosłownie troszeczkę poszedł. A tak, niezauważalnie na pewno. Następny no to będzie Kobi. Czy mogę Kobi Super. Mogę Kobi Kobi też pewnie nie dostanie podwyżki. Wręcz właśnie mu spadnie tutaj. To jego salarii na pewnie. Coś takiego, może. I kolejny będzie. No, team, nie, team a Vince, Vince a też mogę. Nie spodziewałem się, prawda? Nie spodziewałem się, że będę mógł tych wszystkich podpisać. Wins będzie tutaj znacznie spadek, ale i tak będzie dalej sobie fajnie zarabiał. Czy zgodzi się na 14? Nie zgodził się, dobra. To damy mu troszeczkę więcej. A może 14,25 bym mogę dać? już się zgodził. Team Duncan. No, Team Duncan będzie miał pieniądze swoje, też zaoferujemy. Kontrakt że oczywiście mu spadną te pieniądze, ale i tak zarobi sobie na pewno fajne pieniądze tutaj Declined, to zarobi sobie pewnie 11,5 miliona to. Zawsze trzeba gdzieś szukać miar, miarę, można powiedzieć, tych miejsc, gdzie mogę zaoszczędzić jakoś nawet na tych kontraktach. Kaylee będzie zawodnikiem, którą będzie musieli rzucić maxa w tym roku. To może być taki problem, ale on będzie chyba restrykty w reagente, więc po prostu ktoś mu da kontrakt, a my sobie zmaczujemy i myślę, że będzie bez większych problemów. Pokonałem tutaj dużą różnicą Bulls, właśnie KD, który może wygrać nagrodę MVP, to tym bardziej naprawdę potrzebujemy mieć Duranta w zespole. Popka tutaj pokonanie wysoką różnicą. Fiadelfia pokonana też. Mamy, no myślę, że tak, myślę, że wszyscy oprócz Yao, nie, sumie, Yao Ming, a nie, jak Yao Ming wygląda w tym sezonie? Myślę, że będą wszyscy oprócz Yao Minga, czyli Parker, Kobi. KD i Bosch. Myślę, że ta czwórka będzie w meczu gwiazd. Tutaj czy ktoś od nas miał być? Chyba nie. Tutaj tak patrzę, to nie ma tutaj nikogo od nas, a w soft też, tak? Też tutaj nie ma nikogo od nas. Zobaczmy, czy mamy właśnie tych czterech Allstarter jak typowałem, a więc od dołu jest Parker, jest Kobe, jest Bosch i jest Duran. Tak więc tak myślałem, nie ma, nie ma Jauminga, ale Jauminga się spodziewałem się, że nie będzie. Idziemy dalej. Charlotte Bobcats. Pierwszym naszym rywalem po All Star Break. Tindanka jest wtedy kontuzja. Oczywiście on zamyka naszą rotację, no ale ale jest w rotacji, więc to troszeczkę zmienia. Blake Griffin dostanie pewnie szansę jak gry, zakładam. Albo nie, ale są pewnie. Czy Blake? Blake no to fajnie. To fajnie, że Blake sobie może grać. Fajnie, że tam niedużo ale sobie troszeczkę pogra. Więc Carter też teraz z jest. ale Niverton też pogra sobie. Czy będzie 50. wygrał w tym sezonie? I będzie, będzie 50 wygrana w tym sezonie, a World Race, mamy tutaj KD i tak jak myślałem, mamy też Bosza i Parkera, bo ta cała trójka gra na takim poziomie, do takiego rekordu, no normalnie ze słabym rekordem, no to wiadomo, że nie grałem jak MVP, ale patrz na to jak mamy niesamowity rekord, no to spodziewam się, że właśnie tą trójkę zobaczę, może nawet jeszcze kobiego też zobaczymy tam pod koniec jeszcze, pod koniec sezonu możliwe, że właśnie jeszcze Kobe'ego tutaj zobaczymy. Dwayne Wade pojawił się w walce o na nagrodę Six Man of the Year. I mamy cały czas Duranta na Most Improved, więc tak wiem Durant może, może zgarnąć dwie nagrody, Most Improved Player i MVP też może zgarnąć nagrodę. Jako mam tutaj przewagę, mam przewagę 20 już meczów nad Second Seedem. Sacramento tutaj, no Sacramento się umocnia, czyli Sacramento prawdopodobnie będą tym First Seedem, więc to będzie jakby prowizoryczny potencjalnie finał. No właśnie, propos Sacramento, pokonaliśmy ich, niedużą różnicą, ale pokonaliśmy. Pokonujemy hit, czyli czekamy na Vince'a i na Tima Duncana. Vince wrócił. Team jeszcze nie wrócił. Pokonujemy Grizzlies. I Tim Duncan wrócił, dobra. Widzę, że gra znowu Dwayne Wade, ale jeszcze nie. No, przykro mi, Dwayne, ale Ale jeszcze nie. Może będzie, no myślę, że. Mam, mam nadzieję, naprawdę, że będzie o tą okazja, ale jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie ten czas. Parker. Na pewno Parker Kobe, tak. Yao Ming też. Jeszcze na pewno zostanie. Może za rok Dwight. Może za rok, zobaczymy. zobaczymy. No, Yao Ming właśnie ma 30 lat. Myślę też, że Duran zasługuje na minutę, jakby na więcej minut. Więc kartę jest dość zły, chyba. Jest zły czy nie jest zły? Gdzie to w końcu jest? Tutaj I'm feeling Triggered. No, rozumiem z jednej strony, jeszcze rok temu był jakby starterem. Ale tak, no, tak niestety jestem, no, przykro mi, jakby wieku nie oszuka. Myślę, że zrobimy troszkę jakby zmianę. Każdy z tych zawodników tutaj zasługuje, a najlepszym zawodnikiem obecnie jest Durant, więc Durant dostaje 34. Tak to będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało na, na resztę sezonu. Wygramy z Clippers. Pacers też pokonani. nich pokonani. Hornets, którzy właśnie tak już dwa lata temu w finale. Tym razem nie będą w playoffs pewnie. Raptors. 59 wygrana jest. To oznacza, że z Waszyngtonem będziemy mieli 60 wygram w stanie. Cały czas mamy szansę na to, że będziemy mieli lepszy rekord i też możliwe, że wyrównamy nasz najlepszy rekord. Nasz najlepszy rekord to był 79-3 właśnie, dlatego jest szansa, że możemy wyrównać ten rekord. A World Races jest Kevin Duran na pierwszym miejscu, Boż na trzecim parker na czwartym. Dwayne Wade na trzecim miejscu w Sixman of the Year. Kevin Duran spadł, dlatego Juliana, za tego Juliana Rosa. Standings, teraz mamy przewagę 25 meczów, więc no cały czas dodajemy. Co dodajemy Warriors wróci na First Seed, a więc tak już myślałem. Właśnie ci Warriors naprawdę wyglądali dobrze, dlatego się spodziewałem, właśnie, że mogą być First seedem i są na obecną chwilę. Pacers pokonujemy. Westbrook tutaj 33 punkty rzucił. OKC. No Oni na początku sezonowej, byli First Seedem, teraz są znacznie niżej. 19 się zbiera Chrisa Boscha w tym meczu z też pokonani, Durant tutaj 23 punkty rzucił Wizards duża wygrana, bardzo duża wygrana Chris Bosh najlepszym zawodnikiem tego meczu Pokonujemy też Jazz tutaj Richardson jak on sobie radzi w tym sezonie dalej solidnie, choć jego pick był tutaj pewnie na pewno wręcz, jak ma 30 lat no to lepszy już nie będzie wręcz, wręcz będzie gorszy tylko dwa mecze z rzędu z Hawks i dwa zwycięstwa z rzędu powinny być jednak nie będzie, wow Porażka tutaj z Hoaxa, więc nie będzie, nie będzie wyrównania naszego najlepszego rekordu, już na pewno. Nie jest to ta pokonana. Parker, niestety, kontuzja, to jest kontuzja, z którą będzie mógł grać, ale, ale nie musi, nie musi, bo na tyle dobrze sobie radzimy w sezonie zasadniczym, oczywiście, że i w się myślę, że też będziemy sobie radzili, że nie musi grać. Jeśli, jeśli, nie jeśli jakby to będzie problem, to nie musi grać. Pokonani Bulls. To oznacza, że za chwilkę już kończyli sezon też Durant wraca do gry. Już dosłownie nam 4 mecze to jest zostały, Najpierw w Atlanta, Atlanta pokonana, Blake Griffin, tam kontuzja OKC pokonanie tutaj w tych meczach 30 punktów od Duranta i tutaj 24 od Kobiego. Pistons przedostatni mecz, Auming wraca do gry Wygrywamy z Pistons, Nuggets, pokonujemy pewnie i to byłoby na tyle. Jednak przegrywamy tutaj, ale Kevin Durant jest MVP, a ja więc KD MVP pierwsza nagroda jego. Pierwsza może z wielu, bo ma dopiero 22 lata John Wall Rookie of the Year, Brandon Jenkins sixman of the Year, Lebron James Defensive Player of the Year, a więc to znaczy, że Most Improved nie wygrywa też nasz zawodnik, a więc jednak Durant tylko nagroda ma MVP. All NBA First jest Durant i to tyle jeśli chodzi o naszych zawodników. All Defensive Team nie mamy tutaj nikogo, All Rookie Team tutaj też nikogo nie mamy, a więc przechodzimy do playoffs. Jak to wygląda jeszcze raz z kontuzjami? Kontuzowany jest Parker i Griffin. No to dobra, poczekamy, bo pomożemy. Nie ma, nie ma jakby tutaj, wydaje mi się, szans, żeby nam nikt mniej jakkolwiek zagrozić. Parker wraca do gry, wygrywam te 4-0. Poczekamy na. To w sumie to jest Blake, tak? Jeszcze raz. To jest Blake. No to Blake w sumie właśnie tak nie jest w rotacji, więc na Blake'a no, nie będę czekał. Nie wiem czemu, bo rozumiem, że to jest Tim Duncan, ale jednak Bosz zasługuje, bo Bosz zasługuje na pewno, żeby być naszym starterem. Myślę, że na playoffs to będzie wyglądało tak. Myślę, że właśnie... Zmaksymalizujmy. Wait zostanie. Tutaj zmaksymalizujmy tą szansę. 30 na pewno 2 minuty dla każdego. Nawet 30 pewnie 4 będą minuty dla każdego. Ale tak nie dla każdego, ale tak to będzie wyglądało na, na playoffs. Raptors pewnie też będzie sweep. I tak właśnie jest. Chicago. First seat contra Second Seat, ale. Sweep. Sweep jest i Blazers z więc Warriors odpadli w drugiej rundzie Blazers zrobili sweepa sans, Suns Przegrali tylko jeden mecz z Rockets, przegrali tylko jeden mecz z Perch. To może być na pewno Matchup ciekawy, ale który pewnie i tak się skończy sweepem I tak Jest Ma sweepa, mamy kolejnego sweepa Mistrzostwo numer 26 wygrane Jest jeszcze 27, 28, 29 i 30, jeszcze 4 Mistrzostwa do wygrania i mamy Mamy to, mamy zawieszenie, więc Jeśli nikt nas nie zatrzyma, to jeszcze 4 sezony nam zostały Kobe Bryant jest z MVP Idziemy dalej, Player Retirement. Szaki Lonil kończy Spurs, ale jeszcze, jeszcze jeden rok myślę, że możesz szak na pewno zagrać. Ten zawodnik jest stworzony, dlatego dam młodej, chyba stworzony, ma twarz stworzoną przynajmniej. Vin Baker też już overal. Myślę że lepiej, żeby zakończył karierę. Kurt Thomas może zostać. Brian Dreavis może. a już dobra, nie może jednak. Markus Camby może. Derek Fischer chyba już właśnie rok temu. Może powiedzieć to, overturn tą jego decyzję. Na pewno James Posey powinien jeszcze zostać mając 80 overalla, Wang Gigi też powinien. I to pewnie byłoby na tyle, pewnie to byłoby na tyle. Hall of Fame Vin Baker, Jersey Retirement, Nick tutaj, history changes, mamy zmianę, Lux luxury, Tax. tutaj mamy zmianę. I teraz draft Lottery. Czy draft loterii będzie wygrane? Tak, właśnie, mam na pierwszy i drugi pik. No, my, można powiedzieć, że absolutnie dominujemy. Nie tylko, że wygrywamy mistrzostwa, to jeszcze mamy piki. Ale tak, jakby można powiedzieć, wszystko legalnie, małymi krokami, ale doszliśmy do tego momentu, że możemy dominać w Lidze w aspekcie zwycięstwa i aspekcie też nawet draftu. Kogo ja w tym roku będę chciał wydraftować? No właśnie, pytanie, kogo będę w tym roku chciał wydraftować? A więc tak, zobaczmy teraz nasz e, zespół. Pozycja point guarda nie musi być ruszana. Pozycja shooting guarda. Czy teraz powinienem już kogoś draftować? Nie wiem, jest Kyrie, na który myślałem, a Kyriego nigdy nie draftowałem. Pozycja small forwarda jest dobra, bo mam Pa georgia i Duranta. Power forward, mamy Bosha i Griffina. Center, no center mógłbym, ale wiem dobrze, kto będzie za rok. Za rok będzie Davis, dlatego myślę, że... Myślę, że Kyrie. Myślę, że Kyrie. Myślę, że Irving będzie wybrany. Bo właśnie też staram się zawodników w miarę tych, jak mogę których nie, nigdy nie wybieram. Kawaja miałem w Skaws, tak samo kleja. Jimmy'ego nigdy nie miałem, ale mnie niezbyt pasuje. Może być Shooting Garden, ale po prostu. Wiem, że Kairi jest lepszy, nie? dlatego Kairi. A co nie jest Point Garden? Zapomniałem, że nie jest Point Guard'em Przecież. Może nie, że zapomniałem, tylko miałem wrażenie, że tutaj mu pisało. No nie jest ten Jimmy na tym Shooting Guard'zie, ale. Nie wiem, nie wiem. Za z Bradley Bill. Nie wiem, w sumie nie wiem. ja właśnie miała niedawno Przegadniemy tego Kairiego, czemu nie, czemu nie Zrobimy z niego albo z Derika Shootingarda. nie będzie to aż takie straszne myślę Ten już za to drugi będzie wymieniony, jeśli tylko będę mógł Przykro mi Lakers, Zapomnę tak, zrobię wymianę z wami Jeśli dacie mi tyle picków ile chcę, a tyle picków ile chcę to znaczy No po prostu wszystko co macie tutaj praktycznie, jeśli się na to zgodzicie Zobaczmy, czy się zgodzą na to. Nie zgodziliście się, ale trzy mogą też być. No to powiem tak: Wydaje mi się, że są zespoły, które się zgodzą na, to, na te trzy piki. Też tutaj mam. No a przed Clipper. Clippers może się zgodzą na te 3 piki. No właśnie, Clippers zawsze się zgodzi, więc oni mogą wybrać sobie Kałaja. Więc jak, jak pięknie, można powiedzieć, dla nich, bo w rzeczywistości mają Kałaja, tutaj też mają. Lekker wybierają kleja, więc tak mamy naprawdę dobrego zawodnika. Piąty wybór w drafcie. Byłabym nie, nie mieć picka w tym roku, dlatego mam przez Grizzlies możemy zrobić tę wymianę. Memphis wybieram tutaj Jeffa Besta. Dziesiąty task pick. No nie, nie zrobimy, przykro mi. Przykro mi, Laker, ale nie zrobimy z Wami tego, tej, tej wymiany. Mogę za to z Wami zrobić wymianę, ale jeśli właśnie mi dacie dwa pigi, to, to mogę z Wami zrobić wymianę. No dobra, ten pik widzę, że jest dla nas wartościowy. A zgodzi się, to dobra. Tristan Thompson wybrany przez nich. Możemy zrobić tą wymianę. Przy okazji, też ten 28 wybór też, też się go pozbywam. 14 wybór możemy się zgodzić na to z Milwaukee. Teraz mamy wybór 15, więc 15. Pewnie też dwa first roundy. No nie chciałbym zbytnio. Jeśli mi dacie first rounda w 2013 na przykład, to, to możemy to zrobić. Nie zgodzicie się. dobra, mam dla Was ofertę. Mam dla Was 30 wybór w drafcie. Mam dla Was też 24 wybór drafcie, z miłą chęcią wam mogę dać. Idziemy dalej tutaj mamy 17 i 23. Czy damy radę, damy radę? Nie dam radę razem to wymienić. tutaj też nie dam radę, 23. Tutaj dam radę z Chicago, a powiem tak. Ponownie tak już wiem, może powiedzieć, Chicago ma to, ma to szczęście, że są moim ulubioną różom, dlatego dam wam te wszystkie piki. Macie te wszystkie piki za waszego AMP w 2014. No więc kończymy ten draft, oczywiście Kawhi był najlepszym zawodnikiem, ale tak jak już mówiłem, w serii scuffs go miałem, dlatego chciałem kogoś innego, na przykład właśnie którego nigdy nie draftowałem. I teraz właśnie pora na to zobaczyć, czy no KD myślę, że z nami zostanie, ja po prostu poczekam, aż ktoś właśnie da mu ofertę, no już ma oferty, ma jakąś super ofertę, ma dobrą ofertę do roku, więc ja po prostu sobie zmaczuję to, tylko zobaczmy właśnie, kogo potrzebujemy. Mamy trzeciego point guarda dalej, na czwartego w sumie, znaczy Zróbrzmieniem, to właśnie, bo Kairi u nas ma być jako. zobaczmy się. Kairi ma tak, a Derrick Rose. A, dobra, czyli. No to Kairi. Kairi będzie tym naszym shooting guardem, i obydwoje są chyba. A nie, Six Foot 3 jest Derek. To Derrick jednak powinien być troszeczkę bardziej. No, Derrick jednak powinien być tym. Tym shooting guardem. Choć nie, w sumie to nie, nie może tak być, no bo wtedy przecież na pozycji shooting guardem miałbym Kobiego, Wade'a i Derricka. Nie, tak nie może być. Na obecnym flemie musi być tak, na obecnym chwilę musi być tak. Patrzyłem, czy tak. Będziemy mi tutaj Small Forwarda postaci Kevina Duranta. Oczywiście, to by oznaczało, że potrzebujemy: No nic, tylko Kevina potrzebujemy. Miał 18 ofert, to naprawdę duża rzecz. I on akceptuje z rockets, ale my oczywiście znaczymy. A więc Kevin Durant jest z powrotem, oczywiście, w Bostonie. Jeszcze się tak upewniam. Tak, mam tutaj wszystkie pozycje obstawione. A więc Advanced to Next Season już teraz klikamy. Free Agency już nas w ogóle nie obchodzi, jedyne co właśnie obchodzi nas to no to, żeby, żeby tutaj Kevina zostawić, może nie zostawić, ale zatrzymać w Bostonie. Użyjemy Draft Class 2012, bo tam tam zamierzam Antonego Davisa wybrać. Czy tylko jego? Pewnie tylko jego, tak zakładam, że pewnie tylko jego, a teraz będziemy mogli skończyć. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!